I wtedy powiedział policjantom jeszcze jedno. Opowiem wam teraz o drugim zabójstwie, o którym nie wiecie. Ta historia rozpoczyna się od takiego anonsu prasowego, który brzmiał tak. W godzinach między 16.40 a 17.40 na osiedlu Park Ostrowska w Szczecinie doszło do napadu na mojego ojca. Jest w szpitalu w stanie krytycznym. Jeżeli ktokolwiek widział osobę dziwnie zachowującą się w tym rejonie, w tych godzinach i jest w stanie podać jej rysopis, czy może ktoś w pośpiechu obcy odjeżdżał autem, taksi, rowerem, czymkolwiek. Ten ktoś miał w rękach coś, czym rozbił mojemu tacie czaszkę. Za pomoc w znalezieniu sprawcy nagroda gwarantowana. I takiej treści ukazał się właśnie anons w gazetach. Witam was w kolejnym odcinku Kryminalnego Patrolu. Zapraszamy do ciekawej historii ze Szczecina. Oglądajcie. To ogłoszenie w gazecie dał 35-letni Bartłomiej S. Bartłomiej to syn napadniętego człowieka. Rzeczywiście pan Krzysztof był w stanie ciężkim. Walczył wręcz o życie. Został napadnięty na ulicy, no właśnie w rejonie tego parku. Bandyta, który go napadł, no bił tak, żeby go zabić. Bił czymś twardym, być może był to młotek, być może była to siekiera. Niemniej jednak to brutalny napad. Pan Krzysztof był kiedyś marynarzem, stąd jego organizm był mocny, silny i pewnie dlatego poradził sobie i nie zmarł. No, ktoś inny, pewnie dużo słabszy, nie miałby już takich szans. Więc no, sprawa bardzo poważna. Bartłomiej oprócz tego, że dał ogłoszenie do gazet, to jeszcze dzwonił po lokalnych portalach internetowych, zrozpaczony, łkał wręcz i prosił o zamieszczenie takiego właśnie ogłoszenia. Wyglądało na to, że Bartłomiej kocha ojca, że zależało mu na tym, żeby zatrzymać bandytę. Mówił właśnie o tej nagrodzie. Natomiast Bartłomiej był człowiekiem, powiedziałbym, trochę dziwnym, bo ojciec na pewno go kochał, ufał mu. Natomiast odwróciła się od niego jakiś czas temu matka, odwrócił się także jego brat. No i nie chcieli mieć z nim nic wspólnego. Natomiast sam ojciec rzeczywiście bezgranicznie mu ufał. W roku 2015 Bartłomiej napisał taką książkę. Wydał ją także własnym sumptem, także ona jakoś szerzej się nie rozeszła. Trafiła w zasadzie w ręce jego znajomych, rodziny. To był w zasadzie taki wywiad rzeka z gangsterem. Gangster opowiadał o zbrodniach, które wydarzyły się w Szczecinie, a które były takimi zbrodniami na zasadzie zbrodni doskonałej, czyli niewykrytej przez policję czy też prokuraturę. Bartłomiej także pisał wiersze, to były wiersze miłosne. Chętnie pojawiał się gdzieś w mediach społecznościowych. Chętnie także pokazywał chociażby się z córką. Razem piekli jakieś ciasteczka, chodzili na bożonarodzeniowe targi, jeździli na łyżwach. No, wyglądało na to, że oprócz tego, że Bartłomiej kocha bardzo ojca, także bardzo kocha swoją córkę, no i jest takim po prostu dobrym człowiekiem. Takim do końca może dobrym nie był, bo Bartłomiej miał już na swoim sumieniu pewnego rodzaju kryminalne grzeszki. Do nich należało wynajmowanie mieszkań pewnym osobom, ale robił to w ten sposób, że proponował do wynajmu mieszkanie swoje, czyli tam, gdzie mieszkał z partnerką i też z córką. Proponował do wynajęcia mieszkanie tam, gdzie mieszkał ojciec. Podpisywał umowy.
mówił, że ci najemcy, którzy są w tej chwili, to lada moment się po prostu wyprowadzą i mieszkanie będzie wolne. Jak już brał pieniądze, to po prostu znikał, nie odbierał telefonów. No, miał podobno na tym zarobić jakieś kilkanaście tysięcy złotych. Jak więc mówiłem, no wyglądało na to, że Bartłomiej to kochający rzeczywiście syn. Ale nic bardziej mylnego, dlatego że Bartłomiej miał w głowie cały czas taki zbrodniczy plan. Jego planem było zabicie ojca Krzysztofa, bowiem bardziej niż ojca kochał jego pieniądze. Krzysztof był kiedyś marynarzem, zgromadził rzeczywiście duży majątek i tych pieniędzy miał sporo. Zaczął się zastanawiać, jak to zrobi, w jaki sposób. Doszedł do wniosku, że ojca otruje. To nie było nic trudnego, dlatego że wtedy razem mieszkali. To znaczy, nie było nic trudnego z takiego, powiedzmy, technicznego punktu widzenia, dosypania czy dolania trucizny ojcu na przykład do jedzenia. I tak miało się stać. Zrobił taki swego rodzaju specyfik, wziął moździerz, nazbierał nasiona cisu. W tym zbieraniu pomagał mu cały czas taki jego kolega, kompan Paweł Eł. Pawła poznał kiedyś poprzez rodzinę, od której wynajmował mieszkanie i razem ten cis zbierali, znaczy nasiona cisu. Potem tłukli je, rozdrabniali w moździerzu. Do tego najpierw do tych nasion dodali środki przeciwbólowe. Tę miksturę podali panu Krzysztofowi, ale silny organizm marynarski, nie było żadnej reakcji. Wobec tego znowu zaczęli zbierać ten cis, znowu dolali do niego tym razem środki nasercowe. Podali panu Krzysztofowi, ale znowu żadnej reakcji nie było. A po raz trzeci znowu nazbierali nasiona, znowu je potłukli w moździerzu. Tym razem dodali do tych, do jedzenia i do tego cisu środki psychotropowe. No, efektem tego było jedynie to, że panu Krzysztofowi gwałtownie wzrosło ciśnienie. No ale miał już swoje lata, więc to, że miał podwyższone ciśnienie, też raczej niczym dziwnym nie było. Natomiast był w dalszym ciągu w dobrej formie i te mikstury na nim większego działania nie odnosiły. No to Bartłomiej myślał, postanowił działać po raz czwarty, trując ojca. Tym razem znowu nazbierał tych nasion cisu, które były u niego takim podstawowym składnikiem i tym razem dodał trutki na szczury, na myszy. Efektem tego było jedynie to, że pan Krzysztof zwymiotował, czuł się źle, no ale znowu czuł się w miarę dobrze. Mówił później o tym, że trutki na szczury użył tylko raz, bo strasznie śmierdziała i trudno ją było przemycić w jedzeniu. Pewnie zastanawiacie się, skąd wziął się ten cis. Ja myślę, że w ogóle w życiu Bartłomieja fikcja miesza się z rzeczywistością. Sam trochę czytał, pewnie też interesował się taką literaturą kryminalistyczną. No cis jako środek trujący pojawia nam się także w jednej z powieści Agaty Christie, więc no, sądzę, że pomysł zaczerpnął właśnie stamtąd. I tak z drugiej strony pewnie to, co robił Bartłomiej, jest trochę śmieszne, trochę straszne. Mogłoby być chociażby kanwą do napisania scenariusza do jakiegoś filmu w stylu Jak zabić starszą panią. No i byłoby to, jak powiedziałem, trochę śmieszne, gdyby nie było tragiczne, bo Bartłomiej rzeczywiście chciał ojca zabić. Doszedł do wniosku, że z tym truciem to nie będzie tak, że nic z tego nie będzie, więc zaczął się zastanawiać, co zrobić dalej. I podjął radykalne rozwiązanie. Znał pewnego narkomana. Ten narkoman chwilę wcześniej wyszedł z detoksu, czyli był na tak zwanym odtruciu. Porozmawiał z nim i ten zgodził się na to,
że napadnie na ojca Bartłomieja, że napadnie go po prostu na ulicy, tak żeby to wszystko wyglądało na jakiś taki napad przypadkowy, napad niezwiązany absolutnie z synem. I tak uradzili. I rzeczywiście w styczniu 2020 roku pan Krzysztof wracał do domu, szedł spokojnie chodnikiem, kiedy nagle pojawił się bandyta. Silnym uderzeniem wręcz zmiażdżył mu czaszkę, użył do tego siekiery i jak już wiecie, pan Krzysztof, walcząc o życie, znalazł się w szpitalu, ale ciągle żył. Bandyta pomimo silnego ciosu nie zdołał go zabić. Przyszła pomoc dosyć szybko, karetką pogotowia został przewieziony do szpitala, tam udzielono mu pomocy i pan Krzysztof, chociaż w stanie bardzo ciężkim, wręcz krytycznym, ale wciąż żył. I znowu Bartłomiej miał kłopot, no bo ojciec w dalszym ciągu był przy życiu. Kiedy pan Krzysztof walczył o życie, Bartłomiej i Patryk Esz, to jest ten, który napadł go na ulicy, postanowili działać dalej. No, pewnie naoglądali się mnóstwo filmów, wiedzieli o tym, że świadka, ofiarę trzeba w jakiś sposób dobić i postanowili zrobić to właśnie w szpitalu. Plan był taki, że najpierw zadzwonią, spowodują fałszywy alarm, że jest podłożona w szpitalu bomba. Kiedy zrobi się chaos, oni wślizgną się do środka i do aparatury, która podtrzymywała jego życie, wstrzykną truciznę. No, taki był plan. Niemniej żadnego chaosu nie było i to wszystko się nie udało. Natomiast no, sam już ten telefon, który był, ten fałszywy alarm, naprowadził policjantów na trop Bartłomieja. Policjanci zaczęli rozpracowywać Bartłomieja, no czuli, w zasadzie już domyślali się, że on za tym w jakiś sposób stoi. Sprawdzanie telefonów, sprawdzanie alibi, sprawdzanie tego wszystkiego, co się w jego życiu działo, doszli do wniosków, że trzeba go po prostu zatrzymać. Poszli do niego do domu, a on w zasadzie od razu się do wszystkiego przyznał. Przyznał się do tego, że planował zabójstwo ojca, że zlecił to zabójstwo, mało tego, pokazał SMS-y, które miał schowane w takiej specjalnej skrytce w internecie. To były SMS-y z Patrykiem i z Pawłem. Jak pamiętacie, jeden pomagał mu zbierać nasiona cisu, a drugi był tym, który bezpośrednio zaatakował ojca na ulicy. No ewidentnie te SMS-y schowane w takiej skrytce internetowej pod hasłem Świadek Koronny wskazywały na to, że i dwaj pozostali brali w tym udział. Przyznał się od razu i to była jedna rzecz. Po drugie, no w swoim takim wyrachowaniu zrozumiał, że jeżeli będą przeciwko niemu dowody, a te dowody w zasadzie już były, to może go czekać dożywocie. Zaczął walczyć o wyrok i wtedy powiedział policjantom jeszcze jedno. Opowiem wam teraz o drugim zabójstwie, o którym nie wiecie. No, chciał się przyznać do drugiego zabójstwa i no, to było oczywiście zaskoczeniem, bo z reguły żaden zabójca do takich rzeczy się nie przyznaje. On wiedział, że jeżeli się do tego przyzna, to później sąd będzie to musiał wziąć niejako pod uwagę i ten wyrok będzie niższy. Jednocześnie z tym, że się przyznał, wkopał też innych, którzy brali z nim w tym udział. Dotyczyło bezdomnego Pawła G. Bartłomiej powiedział, że jego zwłoki są schowane w altanie. I rzeczywiście pod podłogą tej altany te zwłoki były. Ten bezdomny Paweł G. był tak zwanym słupem, czyli kimś, kto dostarczył jedynie dowód osobisty po to, żeby mogli dokonywać różnego rodzaju oszustw, no chociażby takich,
jak oferowanie mieszkania. On sam praktycznie, czyli myślę o tym bezdomnym, nie wiedział o tym, w czym uczestniczy. No, człowiek, który był alkoholikiem, więc jedynie za to, że dawał ten dowód, dostawał od nich albo jedzenie, albo też alkohol. W którymś momencie policja zaczęła się interesować tym bezdomnym. Policjanci już wiedzieli, że bierze w tym w jakiś sposób udział. Zorientował się także Bartłomiej i jak pisał w SMS-ach, postanowił go zneutralizować albo poddać biodegradacji, bo i takie określenie pada. I znowu, podobnie jak w przypadku ojca, pojawia nam się CIS. Najpierw były to nasiona CIS-u ze środkiem przeciwbólowym. To nie dało rezultatu. Potem pojawiały się takie specyfiki jak alkohol ze środkami nasercowymi. Pojawiały się także psychotropy. Zrobili wreszcie kanapkę. W tej kanapce były leki, które powodowały takie otępienie. Kiedy ten bezdomny zjadł kanapkę z tymi lekami, no to popadł w takie odrętwienie. I wtedy założyli mu worek foliowy na głowę, zawiązali i jego samego wrzucili do wersalki i przyszli po kilku dniach. No i oczywiście ten człowiek już nie żył, bo się udusił. W czasie już rozprawy sądowej Bartłomiej S. oczywiście obarczał swoich kumpli, a w zasadzie Pawła. No nie miał w stosunku do niego żadnych skrupułów. Natomiast sam Paweł nie przyznawał się, mówił, że to nie on podawał leki, nie on zakładał worek, w ogóle to nie on zabił, nie uczestniczył w tym. Ale sędzia nie dał żadnej wiary i odpowiadał razem z Bartłomiejem. No, w czasie rozprawy sądowej rzeczywiście, tak jak kalkulował Bartłomiej, sąd musiał wziąć pod uwagę to, że on przyznał się do zabójstwa, mało tego, wskazał także inne osoby, które brały w tym udział. I to jakby z klucza, z mocy samego prawa powoduje, że taki człowiek, który przyznaje się do przestępstwa, zbrodni, o której nikt wcześniej nie wiedział i w żaden inny sposób by się raczej nie dowiedział, powoduje, że ten wyrok ma obniżony. W sumie wyrok zapadł niedawno, bo zaledwie miesiąc temu, w marcu 2023 roku, i ten wyrok brzmiał w ten sposób. Prokurator powiedział w ten sposób, że Bartłomiej to osoba wysoce zdemoralizowana, że to, co zrobił, te jego plany zabicia ojca, oszustwa, zabicia bezdomnego, powinny mieć odzwierciedlenie takie w karze. No pewnie zwyczajowo żądałby kary dożywocia, ale jednocześnie prokurator powiedział, że musi być zastosowany artykuł 60 kodeksu karnego, czyli obniżenie kary ze względu na to, że przyznał się do tych różnego rodzaju przestępstw. Mało tego, opowiedział o przestępstwach, które organom ścigania nie były wcześniej znane. Do tego jeszcze wskazał wspólników. No, wobec tego dostał karę 20 lat więzienia. Wygląda, że poprzez to przyznanie w kopanie innych sporo utargował. Jednocześnie sąd wskazał także jego pomagierów, przede wszystkim Pawła Eł. To jest ten, który oczywiście pomagał mu zbierać nasiona CIS-u, ale to nie jest najbardziej istotne. Przede wszystkim wziął udział w zabójstwie bezdomnego, brał udział także w oszustwach. I Paweł został skazany na 17 lat, natomiast Patryk Esz, to jest ten, który napadł na pana Krzysztofa, który spowodował u niego ciężkie obrażenia ciała. Tutaj dostał zarzut zabójstwa, dostał 16 lat. I to tyle tej historii. Oczywiście oglądajcie nasze poprzednie odcinki, subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, no i tradycyjnie trzymajcie się.